drodzy przewodnicy, droga branżo, chcieliśmy bardzo serdecznie, oficjalnie przywitać Was na kiermaszu, który zwie się Projekt Kuźnia Talentów Przewodnickich. Przede wszystkim bardzo serdecznie powitać i też podziękować. Z otwartymi ramionami przyjął nas pan dyrektor Muzeum Galicja Jakub Nowakowski. No to na pewno dla Państwa, dla nas wszystkich jest to trudny czas, dla Państwa szczególnie. I jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem Państwa poza przewodnickich działalności, bo to nie jest poziom amatorów. Także może gdzieś za rogiem czeka kariera i sława. Rzeźbię może 10 lat, w każdym razie chodzę na warsztaty, chodziłam na warsztaty, uczyłam się, a teraz już sama pewne rzeczy wykonuję, ale mam znajomego, który mi udostępnia narzędzia, stół. No i te moje rzeźby są takim odreagowaniem, to dla mnie taki rodzaj medytacji. Jeszcze w czasie pandemii to jest to taki sposób, żeby uniknąć depresji, schizofrenii, choroby dwubiegunowej i tego typu podobnych rzeczy. Zaczęło się w zasadzie od czegoś, o czym część z Was już na pewno wie. Mianowicie zbieram zegarki i pewnego pięknego dnia okazało się, że kupiłem zegarek bez paska. No i znalazły się jakieś tam informacje w internecie, jak należałoby zrobić pasek, od czego zacząć. No to się zaczęło. A jak stwierdziłem, że paski mnie już zaczęły nudzić, to zabrałem się za robienie innych rzeczy. Część z nich oczywiście widać tutaj. To jest bardzo nowe hobby dla mnie. Zajmuję się makramami od niecałych 2 miesięcy. Zawsze mi się wydawało, że nie ma nic gorszego niż siedzenie w domu. Musiałam jakoś stawić temu czoła i stąd się zrodził pomysł tych makram. Zawsze mi się podobały, nigdy nie sądziłam, że mogłabym sama je robić. I w sumie okazało się, że bardzo mnie to wciągnęło.